to jest impreza dla rodzin z dziećmi. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, czy fani piłki nożnej, czy fani dobrej muzyki. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś jest fanem i muzyki, i fanem piłki nożnej, to może zostać na całym wydarzeniu. Przypomnijmy, że o godzinie 15 rozpoczyna się mecz charytatywny pomiędzy gwiazdami polskiej ekstraklasy, reprezentacji Polski nie tylko. O 18.30 zaczyna się koncert wideo, o 21.30 kończymy to wszystko balem charytatywnym. Co do samego eventu, co do samego meczu, gdzieś to wszystko już nabiera tempa, to wszystko z dnia na dzień naprawdę już jest coraz większym wydarzeniem staje się. Pierwsi gdzieś tam zawodnicy potwierdzają przyjazd bądź deklarują przyjazd, jeżeli w tym dniu nie będą mieli kolejki ligowej, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Uzyskaliśmy też sponsora technicznego, którym została Dziwowa, tak jak widzicie, w takich koszulkach, tak jak ta, którą ja założyłem. Zagra jedna z drużyn w tym meczu. Nawet wczoraj rozmawiałem z Marcinem Robakiem, także zapowiedział, że jak nie będzie miał meczu w ten dzień, to na pewno przyjedzie. Z dalszych nazwisk Łukasz Surma, Dariusz Dudka, jeżeli nie będzie miał swojego spotkania, przyjedzie Patryk Lipski, Michał Buchalik z Wisły Kraków. Jeszcze nie ma terminarzów meczów tego weekendu i na to czekamy, dlatego jak tylko to się pojawi, to będziemy mogli coś więcej powiedzieć, bo liczę na to, że z zagranicy też pojawi się paru piłkarzy.